Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Zaczynamy bitwą z Shelligą. Mamy tutaj oczywiście skrzynki procentowe z M9 Ruby 8500 zł. Koszt tej bitwy jest to oczywiście tryb pod psem, więc zobaczmy jak nam pójdzie. Dwie skrzyneczki jeszcze do końca, znaczy ale trafiam tutaj niestety. Shadow Dagery, które tak trochę oddalają mnie tutaj zwycięstwa tej bitwy, no jeszcze te Emily trafia motylka, no i Shelliga sobie tę grubą pęgę przytulił, tak? 120 zł, sprzedajemy oczywiście nasz cashback, no i oczywiście przypomnę ci o konkursie na Discordzie dla naszych Discordowiczów na Glocka Water Elemental, możesz sobie oczywiście dołączyć za frytę totalnie, no i oczywiście konkurs pod tym filmem na skina, jak chcesz wygrać sub, dzwonek, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, na Discorda dołącz i użyj oczywiście kod CROXY, jako są pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, masz klient magiczny zielony plusik, no i wpisujesz tutaj oczywiście kodzik CROXY przez 2 X, otrzymujesz wtedy skrzynkę Star za free i 10% więcej do każdej wpłaty. Możesz oczywiście kodu używać do woli. A zanim stworzę battle, to ja ci gościu przypomnę o konkursach. No tutaj bardzo piękne skiny, między innymi Killconfer, tutaj kałaszek piękny, no naprawdę bardzo dużo ślicznych skinów dla oczywiście osób wpłacających z kodem CROXY. Jak chcesz oczywiście dołączyć, no to wystarczy, że wpłacisz sobie, no nie wiem, możesz 8,40 wpłacić i możesz mieć szansę wygrać Glocka Bullet Queen'a, możesz wpłacić 3 dychy i możesz mieć szansę wygrać każdego z tych skinów. Jak wygrywasz, to oczywiście dostajesz instant powiadomienie z takim prezentem, jak go nie dostajesz po wpłacie, no to niestety nic nie zgarnąłeś, a oczywiście im więcej wpłacisz, tym większa szansa na wygraną któregoś z tych skinów. No i teraz mogę ze spokojną głową zacząć sobie oczywiście batelkę. Mamy jeszcze 7000, no Shelliga troszkę tutaj, nie ukrywam, pokrzyżował moje plany odnośnie tego filmu, bo totalnie nie chciałem wbijać na te skrzynki, ale mówię, no nie, no Shelligan to muszę wbić, tak? Dwie skrzynki Luxurious normalne, dwie napompowane i do tego niech będzie napompowany tutaj basen z pool case'a. Takie skrzyneczki w sztukach 6 sobie oczywiście wrzucamy na bitewkę i zobaczymy jak nam pójdzie. Bot oczywiście randomowy, bot Michael, i zobaczmy czy uda nam się wygrać. Jak nie, no to z naszym budżetem będzie trochę ciężko, nie ukrywam. 155 zł, tyle kosztuje oczywiście MK Golden Koi. No ale niestety mój oponent trafia tutaj kosę, bardzo mi się to nie podoba, ale teraz te skrzynki, które nas interesują, czyli te podboostowane, 1200 zł, zaczynamy bardzo dobrze, jeszcze jedna tutaj leci i emeczka tutaj będzie w stanie filtestet, 130 zł, okej, okay, w porządku, nie ma co narzekać, skrzynki teraz tutaj pull case, zobaczmy, no tutaj tak, no dosyć przeciętnie, bo po 30 zł te skiny, no ale tutaj emeczka wleciała za 1300, Mecha Industries, i bitewka wygrana, dzień dobry, 4000 zł na plus, delikatnie jesteśmy z tej bitwy, no ale oczywiście nie ma co narzekać, tak, no trzeba dawać to co, no jak życie daje ci cytrynę stary, no to robisz z tego lemoniadę, tak, i ja bym teraz zrobił bitwę na skrzynki takie, no dość nieoczywiste, bo skrzynki water w sztukach 5, do tego podboostowane summer case'y i do tego podboostowane skrzynki agent i uwaga, 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 skrzynki anarchia podboostowane w sztukach 3 i robimy tą bitwę na 3 osoby i robimy to na underdogu i zobaczmy coś takiego, jak nam na takiej bitewce, no takiej troszkę nieoczywistej pójdzie. Wrzucamy bota raz, wrzucamy bota 2 i zobaczmy, bot Alex, bot Emily, i zobaczmy jak nam oczywiście w tej bitwie pójdzie. Otwarcie numero uno, Emily Hiperbestia, 69 zł, ale tutaj Hiperbestia 5-7, a my dostajemy w ogóle naj... No tak, no przecież to jest underdog stary, no to my chcemy tutaj same najgorsze itemy. I zobacz, zaczynamy naprawdę bardzo dobrze, bo po dwóch skrzynkach koszt naszego ekwipunku to 11 zł. Zaledwie, no teraz już ciut więcej, bo 4 dychy, no ale Emily ma tylko 2 razy więcej, więc zobaczmy, liczymy oczywiście, że Emily tutaj dostanie jakąś, nie wiem, jakiegoś najlepiej slotera, karambita albo coś. No właśnie, karambit jest do trafienia, sloter w tej skrzynce summer case. No tutaj ten kałaszek, 74 zł, okej, okay, bardzo ładnie, przewaga już tutaj naszła się coraz to bardziej powiększa. 81 zł, w tym momencie przewaga jakoś, no z 90 zł koło. Zobaczmy dalej, Muertos dla Emily 23 zł, dla mnie najgorzej, więc podtrzymujemy oczywiście tutaj
tempo tych najgorszych skinów, 58 Glock. No takiego Glocka, stary, masz do wygrania, tylko nie pamiętam jaki stan. Chyba field tested, ale nie jestem pewien. Ale ten USP, no niestety 84 zł, no to nie jest to, czego oczekujemy. Ale dalej minimalnie wygrywamy, chociaż tutaj, no... O Jezu, czemu ten mój kosztuje 245? Ten agent, no totalnie, o Jezu, no to przegraliśmy chyba w tym momencie 400 zł, 400 zł, no w tym momencie już wychodzimy na prowadzenie, no wszystkich skasowaliśmy w tym momencie, tak? Więc na pewno nie o to chodziło, no tutaj Alex podbija, no ale, no Emily tutaj naprawdę, no 400, że tak powiem, do nas mam, więc zobaczmy, no liczymy, że te anarchie coś dadzą, ale właśnie 200 zł. 250 tutaj agent spada, no i teraz właśnie liczymy, że Emily trafi jakąś, nie wiem, jakieś rękawiczki czy coś. Takie rękawiczki z pewnością by nam pomogły, no ale zobaczmy, czy tutaj się coś dobrego dla nas wydarzy. No jest P90 dla nas, dla Alexa 260 i ostatnie otwarcie, daj dla Emily coś, a w Passimov to chyba jest nasze, ale nie chcę chwalić się przed zachodem słońca, no ale mamy to 5300 zł. No naprawdę... Bitwa pełna emocji, stary, ale finalnie wygrywamy 10 tysięcy ponad złoty, no 11 tysięcy, no panie prowadzący, no ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co tutaj zrobiłem, proszę mi zaklaskać w komentarzu, tak? Skrzynki hydra procentowe, no jeżeli na koniec tutaj jeszcze strzelimy hydrę na trzech osobach, no to naprawdę odcinek będzie fenomenalny, dlatego taką bitwę oczywiście tworzymy, wrzucamy bota raz, wrzucamy bota i samą, więc zobaczmy, jak nam pójdzie teraz. 7 skrzynek i zobaczmy, liczymy oczywiście na te najlepsze skiny, czyli między innymi no taki karambit może być, nie jest to hydra, ale karambita też również tutaj sobie przygarnę, no 5000 zł stary, no to no naprawdę drop solidny, tym bardziej, że zwraca nam to bardzo fajnie tą skrzynkę, no ale i samo tutaj hydrę Wellworn trafia, no przydałoby się tutaj coś jeszcze trafić, na szczęście jest to tylko Wellworn, ale Michael tutaj też wjeżdża z karambitem, no i powiem tak, bitwa naprawdę wyrównana, no tutaj musi coś jeszcze spaść, stary, w tym momencie i samu tutaj naprawdę ma 15 tysięcy w tej bitwie, więc liczymy oczywiście nawet Goodknife jakiś, stary, Goodknife jakiś faktoryniu chyba daje nam nawet wygranie tej bitwy, ale zobaczmy, no niestety nic się tutaj nie wydarzy i samu tutaj wygrywa 15 tysięcy, 16500 nawet. No nie podoba mi się to, ewidentnie tu coś poszło nie tak, zaczęliśmy naprawdę bardzo dobrze, no ale no niestety, no cała tutaj reszta stawki nas dogoniła i myślę, że zakończenie odcinka z skrzynką Gemstone, skrzynką tej Supreme Knife, no i coś jeszcze możemy dorzucić za kafla powiedzmy, zróbmy taką bitwę na 3 osoby underdog i zobaczmy, czy ten underdog teraz da nam zwycięstwo. W komentarzu ktoś napisał, że ma dla mnie dobrą radę, żeby tak szybko nie przypierdalać pieniędzy. No ale no ja się nie mogę powstrzymać, stary. Zobaczmy, 5 skrzynek, pierwsze otwarcie, no boję się, że ten Falcon będzie kosztował najwięcej. No ale o dziwo nawaja Doppler, Phase 2 w stat tracku ciut więcej. Tutaj mamy najgorszy możliwy chyba drop tego Goodknife'a za no niecałe 500 zł. Ostatnia skrzynia tutaj leci, o Jezu, to emeraldy dla mojego oponenta. No i w tym momencie bitwa między mną a Michaelem się toczy, szczerze tutaj nie wiem. 900 zł dla mnie i wygrywamy to w tym momencie, 1300 dla Michaela i ostatnia skrzynia z glowsami i szczerze to chyba jest moje. No i tak możemy, stary, kończyć odcinki. 18 tysięcy złotych, fantastyczny profit, 10 tysięcy, udało nam się dzisiaj zarobić, więc dziękuję za oglądanie. Weź udział w konkursie na skina, dołącz na Discord, dawać sobie udział w konkursie na skina i...